Okej, okay, moi drodzy, od reżysera Happy Feet i Piggy, świnka z klasą. Nie, źle mówię, Babe, świnka w mieście. <grym> Drobny błąd. Mamy film, którego nikt by się po nim nie spodziewał. Nie no, ale tak zupełnie na serio, moi drodzy, wczoraj mówiłem na kanale o Fury Road, czyli filmie, który jest z XXI wieku, ma dopiero 9 lat, a już jest klasykiem, choć nie wszystkim oczywiście się podoba, także spokojnie. I dostajemy prequel. Hmm... Furiosa Mad Max Saga <laughs> Czyli Furiosa, Mad Max Saga Mad Max To prequel do Fury Road, w którym śledzimy graną przez Anię Taylor-Joy Tytułową Furiosę I dostajemy jej historię, jak to się stało, że się, prawda Zależnie czy oglądaliście, Fu właśnie to jest jeden z tych filmów, że Jak oglądaliście Fury Road, to ten film jest mniej więcej tym samym, czym film Solo dla Hanna Solo, którego później znamy w Gwiezdnych Wojnach. I powiem Wam szczerze, że już na starcie ten film ma dla mnie minus. Ech, gdzie idąc do kina, oczywiście myślę sobie, że jej, jeśli film będzie zajebisty, to ja to wybaczę. Ale już na starcie coś, co dosłownie wczoraj mówiłem jako plus przy okazji. Drogi Gniewu, przy okazji Fury Road. Czyli to, że tamten film wziął coś, co znamy i kochamy, i nie zrobił typowego dla nas żerowania na nostalgii, tylko wręcz to ulepszył. Wręcz jest filmem, jakby na, po prostu na sterydach, tam wersją tamtych. Jest lepszy pod każdym względem, biorąc to, co znamy i kochamy, ale rozwijając, robiąc z tym coś więcej, coś ciekawego, coś nowego, coś trochę innego. I mówiłem sobie, ok, no to jest właśnie to. Zamiast setny sequel Nostalgia Bait, prawda, jak wiec jedno, Jurassic Parkowo

Mamy coś tego typu, coś, co jest ulepszeniem, po prostu takim dziedzicem, jeśli chodzi o kino i czymś dobrym samym w sobie, niezależnie od starej trylogii. Po czym mija te 9 lat i dostajemy prequel. I jak słyszę słowo prequel już w dzisiejszych czasach, to właśnie mam tak od razu... Serio? Czy ja potrzebuję teraz oglądać, jak mamy szybkich i wściekłych i będzie Vin Diesel i skąd... Co on robił, jak miał 16 lat? I będzie ten Vin Diesel odmozony komputerowo albo jakiś inny łysy aktor przypominający jego jego biceps jeździł w liceum i robił te same miny i oczywiście mam o wiele większy szacunek do George'a Millera i Fury Road zaskarbia mu taki po prostu kredyt zaufania, jak mi się wydaje, że mówię, okej, okay, okej okay, człowieku, jak ty chcesz tam zrobić dobrze prequel, skoro zrobiłeś już dobrze reboot, to wchodzę w to, ale na pewno z dużym takim, czy ja tego potrzebuję. Czy ja potrzebowałem zobaczyć w jaki sposób postać Charlize Theron z Fury Road straciła rękę i czemu maluje czoło na czarno i w ogóle o co jej chodzi... Nie. I to jest moja odpowiedź po tym filmie. Film uważam za niezły. Jest to wciąż bardzo dobry, technicznie wręcz rewelacyjny kawałek kina, który warto zobaczyć na dużym ekranie, jeśli w ogóle. I w głośnikach imax najlepiej, bo jest to film wielki i epicki audiowizualnie. Ale czy potrzebny? Nie. I jakby żaden moment tego filmu nie uargumentował mi jakby tej mojej myśli z pójścia do kina, że a nie, jednak warto było zobaczyć ten prequel. Nie, no szczerze powiedziawszy nic mi ten film nie dał w kwestiach właśnie wiecie, że potrzebowałem akurat oglądać tę historię, a nie inną w tym świecie. Równie dobrze mógł to być sequel do Fury Road z zupełnie nowymi bohaterami, gdzie też byłaby tego typu historia, bo tutaj wiecie, nie spoilerując nic, ale mamy po prostu absolutnie brutalny, straszny świat post-apomad Maxa, czyli australijskiej pustyni, gdzie wszystko, jedyne czego jest pod dostatkiem to śmierci, brutalności, okropieństw i groteskowej ohydy. Co oczywiście, jeśli brzmi, jak coś fajnego dla was, lubicie takie Falloutowo, Mad madmaxowe klimaty, siodokina to jest film, który poleciłbym dwóm rodzajem ludzi. Jeden to są ci z was, co kochają w ogóle Mad Maxa, i szczególnie Fury Road, i uważam, że ten, choć moim zdaniem, gorszy, choć nie przebijający tej innowacyjności i świeżości Fury Road, wciąż. Podtrzymujący ducha, wciąż podtrzymuje, wciąż to jest przejażdżka, wciąż tymi samymi samochodami, prawda? Więc jeśli was, was tam to bawiło i lubicie tych doznań, lubicie tego typu doznania w kinie, siodokina. Drugi rodzaj ludzi, którym mogę ten film polecić, to ci, którzy w ogóle jeszcze nie widzieli Mad Maxa, a jest to typowo właśnie kinowe doświadczenie, które aż się prosi, jak, ta, jak te Dune, jak wszystkie te większe filmy, żeby zobaczyć na dużym ekranie. Czy Wam się spodobał, musicie sami wyrobić opinię? Natomiast jeśli ktoś z Was nie lubił poprzednich Mad Maxów, albo szczególnie Fury Road, tak jak pod wczorajszą recenzją dużo osób mi pisało, myślę, że ten film Was do siebie nie przekona, ponieważ jest on strasznie długi 2,5 godziny. I on tutaj trzeba powiedzieć jedno, jest czymś innym niż Fury Road, właśnie pod kątem samej fabuły i rodzaju narracji. To znaczy, Fury Road było wręcz e, memicznie proste. I to w taki sposób, który to jest, ja mówię, to jest piękno w prostocie i jak najbardziej nic do tego nie mam. Mamy po prostu taki, prawie jak kino nieme, gdzie oglądamy wszystko przez czyny, a nie słowa, praktycznie w ogóle nie ma ekspozycji, rozmów i tłumaczenia czegoś w widowni, wszystko, nawet zresztą tutaj Ania Taylor-Joy ma chyba z pięć dialogów przez cały film, także wiecie, ona oczywiście, oczywiście ma ekspresyjne oczy, twarz i, i mimikę i tak dalej, Natomiast jest to film, który bardziej swoją strukturą i tym, że skacze przez wiele lat i podbudowuje większe konflikty i tak dalej, i tak dalej, w porównaniu do Fury Road, które polegało na tym, że w samochody, jedziemy w lewo, o nie ma tego, co chcieliśmy, więc wracamy w prawo. I <laughs> dosłownie, i wiecie, dzieje się na przestrzeni dwóch dni, czy coś takiego, jest jednym wielkim pościgiem w tej WFT. Te. Tutaj znowuż mamy coś, co bardziej przypomina jakąś epopeję. I skojarzenie mam bezpośrednie z dopiero co w kinach Kingdom of the Planet of the Apes, czyli planeta małp, jak taki film, gdzie mamy jakieś jedno plemię, drugie plemię. Jest ktoś tam z tego plemienia i matka, i ktoś morduje mu tą bliską osobę, więc się mści, więc idzie do tych. Mija 5 lat i tam, prawda, jest jakaś wojna. Jest taki. Jest większa skala, jest w tym. Ta, jeśli Fury Road było takim krótkim poematem, nie wiem do czego to porównać, bo to takie, to wszystko jest jak takie, jak robię te porównania z 300, to wszystko jest jak taki komiks, jakbyśmy oglądali jakiś, jakąś baśnię, albo może mit, albo właśnie komiks typu 300, hiperprzestylizowany, wizualnie szczególnie, i jeśli chodzi o charakterystykę, jak ten świat jest zbudowany, co jest nielogiczne, ale bardzo ciekawe, ciekawie zapełnione milionem małych, absurdalnych, często i groteskowych szczegółów. I o ile Fury Road było bardziej jak 300, gdzie mamy taki, wiecie, poszli tam, broni się przez dwa dni, koniec. O tyle um, furioza, furioza jest bardziej jak powiedzmy e, iliada Homera, albo wiecie, wszystkie podróże Odyseusza. Jest takie bardziej więcej, dłużej, głębiej. Ale prawda jest taka, że przez to, że jest więcej, dłużej, 2,5 godziny, a wciąż jesteśmy w bardzo banalnym świecie Mad Maxa, czyli wszyscy są popieprzeni. Jak, ktoś, jak jakiś bohater na ekranie okazuje naszej bohaterce dobroć i to. Nie mówię tu, nie wiadomo, dobrość polegająca na tym, że nie okazuje zła, <laughs> coś w tym stylu, nie? Bo to jest tak obrzydliwy świat, to, to już rzuca się w oczy. Mówię, wow, ten człowiek jej nie wiem, nie zabił tutaj bez powodu, ko nie wiem, nic nie zrobił, mówię, wow, ale dobro. To jest maks, jeśli chodzi o głębokość ludzkiego ludzkich zachowań. Większość z nich tutaj to są takie bardzo e, przetrwaniowe, survivalowe, wiecie, plemię A nie lubi plemienia B, trzeba ich zabić, nasza bohaterka chce się na kimś, za coś tam zemścić. To wszystko jest bardzo proste, więc mimo, że oglądamy taki niby dłuższy, niby większy, niby takiego tego Homera, co się tuła i tak dalej, przez, na przestrzeni dziesiątek lat, gdzie aktorki tu się zmieniają, zresztą w bardzo płynnym, świetnym przejściu, gdzie dosłownie prawie by go nie było widać, mają to samo spojrzenie z przejścia na, wiecie, aktora na aktorkę, więc Aktorki na aktorkę, więc e, dobrze im to wyszło, propsy. Ale to wszystko i tak jest płytkie, to wszystko i tak się sprowadza do Mad Maxowego palni pałką przeciwnika w łeb, a najlepiej go rozjeść, bo wiadomo, no tutaj mamy dużo wyścigów. Także muszę powiedzieć, że z jednej strony George Miller robi coś innego, nie zabawił się w taki kolejny, wiecie, jeden długi pościg, tylko właśnie starał się powiedzieć coś dłuższego, coś głębszego, ale i tak jest dosyć płytko, i tak jest dosyć, wiecie, no Mad Max się kończy chyba mniej więcej na tym, że ten świat jest strasznie obrzydliwy i wszyscy chcą, Chcą dać sobie przez łeb, żeby przetrwać. No i e, niestety, e, albo może na szczęście ten świat taki jest, ponieważ jest to taka. Komiksowa, pulpowa, groteskowa, po prostu przestylizowana wersja świata, gdzie nie chodzi o tą głębię, chodzi bardziej o właśnie te wszystkie mniejsze szczegóły. I one tutaj są. Chris Hemsworth gra głównego Bedgaja, ale muszę Wam powiedzieć, że o ile sam on sobie wydał mi się tutaj tak charyzmatycznie, jakby dobrze grający, o tyle jego postać znowu jest na tyle nudna, bo to jest po prostu Bedgaj, że jak w trakcie filmu pojawiają się Immortal Joe. I pojawiają się ci bohaterowie, których znamy z poprzedniego filmu, gdzie głównie skupiłem się na tym, że tam ten jeden aktor, mówię, jest 10 lat starszy, a tu niby ja mam być młodszy, tak, przypatrywałem mu się, że chyba zamiast koloryfera brzuszek urósł. i pa A paru tych innych aktorów się zastanawiałem, czy to ci sami, czy nie, czy to ten charakteryzacja. To muszę powiedzieć, że na chwilę się rozchmurzyłem oglądając ten film, ponieważ jak weszli bohaterowie, których znam, jakoś tak... Fajniej się zrobiło niż z tą nową ekipą Chris'a Swarfa, która wydawała się dosyć nudna. Chociaż na pewno było dużo ciekawych szczegółów. Sam fakt, że on jeździ jakimś takim rydwanem zrobionym z motocykli, było ciekawe. I tych szczegółów jest więcej. I tutaj George Miller znowu wybrzmiewa, czyli audiowizualnie, czyli poprzez te wszystkie sceny akcji, to jak one są zmontowane, chociaż znowu. Są ze dwie, trzy sceny akcji, takie mad maxowe, prawda, trochę jak Fury Road. Żadna z nich nie była tak dobra jak Fury Road, więc moim zdaniem, więc znowu ten film nie przebija w tej kwestii. I finalnie ten miks tego, jak to wszystko jest wciąż przestylizowane i te wszystkie szczegóły tego świata wrzucone w dosyć prostą, długą historię, która trwa 2,5 godziny. Sprawiły, że przez cały film byłem dosyć znudzony. I żeby było jasne, nie nudziłem się w takim klasycznym znaczeniu, że o mój Boże, siedzę i dziewa mi się nudzę, i kiedy to się skończy nawet przez sekundę tego filmu, ponieważ jest on świetnie nagrany technicznie, jest świetnie zmontowany, mamy dobrych aktorów, charakteryzacje, bla, bla, bla. Cały ten taki, wiecie, audiowizualny szpil. Trochę oglądamy jakąś dziwną, alternatywną wersję Diuny na pustyni. Jesteśmy świeżo po Dune'ie, więc to skojarzenie też wchodzi do głowy. Ale ani razu nie czułem się zainteresowany, tak żebym ja naprawdę chciał wiedzieć, co jest dalej. Jakbyście mi w połowie filmu wyłączyli w kinie prąd i powiedzieli, nie wiem, przyjdź jutro, Szczerze powiedziawszy, gdyby nie recenzja, to nie wiem, czy bym przyszedł. <laughs> tak sobie pomyślałem, ja już zobaczyłem, czy, co George Miller chce mi pokazać, i nawet gdzieś tak, jak zanim się wkopywał ten trzeci akt, chociaż akurat w tym filmie jest podział, na tam chyba bodajże pięć różnych, to, jest, to też mnie męczy. Zawsze jak jest taki podział, jakiś pięć rozdziałów, tak mówię, o coś nie mogliście zrobić trzech, nie możemy tego skrócić do 40 minut. Czyli ja muszę siedzieć dwie i pół godziny w kinie? to nie Blade Runner, to nie Duna, nie. I jak wchodzi ten powiedzmy piąty rozdział, finalny, gdzie nic nie zdradzam, bo też full spoilery, nie usatysfakcjonował on mnie. Końcówka tego filmu, która podbudowywana jest ponad dwie godziny, jest taka. pławi się w sobie, ma powolne tempo, i taka jest. No, no, no po prostu jakbyśmy oglądali finał jakiejś, nie wiem, Władcy Pierścieni trylogii, gdzie to jest takie powolne, ale George Miller myśli, że nam się strasznie podoba. No ja może powiem, że mi się podobało średnio. Ja siedziałem z takim, a okej, okay, no dobra, to jest finał. I cały ten film kończy się z taką, jakby skończyłem z taką myślą, doceniam aspekty techniczne, ale czy ja tego potrzebowałem jako prequela? Nie. Nawet pomyślałem sobie, że Furioza wydawała mi się ciekawsza, gdy nie wiedziałem, nie znałem tej historii. No taki klasyczny przykład, że moje wyobrażenie, jak straciła rękę, jak się stało to, jak się stało tamto, okazuje się, że miała dosyć generyczną historię zemsty w świecie Mad Maxa. I jeśli kogoś z Was to nie interesuje, jeśli nie jesteście fanami Mad Maxa, no to właśnie, to to jest moja opinia. Oda mnie dostanie szósteczkę, średnie są ogólnie wyższe. Widziałem na ten temat około 8, ale to słuchajcie, głównie ze względu na to, że ten film jest audiowizualnie duży i pod tym względem działający. Co nie zmienia faktu, że ja odczułem zmęczenie tym. Nic, nic więcej, nic nowego, nic innego, a najciekawsze elementy filmu to było to, co było już wcześniej Fury Road. To, co ten film rozwija o pewne lokacje i grupki bohaterów, nie było dla mnie aż tak ciekawe. Natomiast jest ten film brutalny, długi, jeśli lubicie Mad Maxa, wciąż wygląda dobrze, wszystko co były te czepianie się zwiastunów, że zwiastuny wyglądały fatalnie, bo tam gorsze CGI, coś tu, kolory, bo to wciąż jest, wiecie, kontrast, saturacja na bardzo wysokim poziomie z tymi czerwieniami, pomarańczami, też trochę niebieskim wygląda lepiej, poprawili. No, mieli po prostu w postprodukcji dużo roboty, bo ten film jest takim mocno... E, on, on słynie niby z tego, że macie efekty praktyczne, jak tam te samochody się rozbijają, mamy kaskaderów i tak dalej, ale cała ta stylizacja jest trochę jak w 300, czyli tam pewnie mają w każdym ujęciu jakąś postprodukcyjną zabawę, jeśli chodzi o color grading i tym podobne e, podmianki, wiecie, jeśli chodzi o styl, tła właśnie co ma się świecić, w jakim kolorze, to, to tutaj mieli roboty i uważam, że dopieli to głównie dobrze, są jakieś tam CGI, jest kilka CGI-owych momentów, jak mamy ujęcie z lotu ptaka na początku filmu i w zasadzie 50 samochodzików gdzieś tam i ktoś z tego samochodziku spada i w kinie wyraźnie widać gumową kukiełkę, która jest takim CGI-owym czymś, no trudno, bywa, no, w każdym razie czekam na wasze opinie, jak wam się podobało, moi drodzy, co o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, poczekajmy o filmach.